Hej! Nie ma to jak nagrać 3 odcinki pod rząd tego samego dnia, ale miałem do wyboru albo zrobienie livestreama, albo zrobienie, że tak powiem, kolejnej kontynuacji, w sensie nowego odcinka z Raymana, więc postanowiłem zrobić z Raymana. Niech wam będzie. Witajcie, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w 4 odcinku Zagrajmy w Rayman 3 na Game Boya. Robimy świat Magna Cosm. A dokładnie to nie wiem szczerze, jaki poziom robimy, bo nie zdążyłem przeczytać jak zwykle. Ale ten poziom jest, nie zgadniecie czego, zgapieniem. O, teraz to nikt nie zgadnie. Oświecić was? No to proszę bardzo. Jest to dosłownie zgapienie poziomu świątyni, świątynia kamieni i ognia. Naprawdę, tylko że w wersji Game Boyowej. Ale na szczęście poziom nie ma 7 czy 8 sekcji, jak to było w świątyni kamieni i ognia. Natomiast jeżeli chodzi o to, że przypomniałem sobie, jaki ten poziom jest słaby. I nie chodzi mi o świątynię kamieni i ognia w Raymanie 2, bo naprawdę. Jedyne, czego nie lubiłem w świątyni kamieni i ognia w Raymanie 2, to to, że jest taki długi. Ten poziom z kolei nie jest długi, ale jest taki głupi, taki trolujący i taki niepotrzebny, że po prostu moje serce się przekraja, kiedy ja widzę ten poziom. I mój mózg po prostu zaczyna topnieć, kiedy widzi ten poziom. I to już jest definitywne, to co ja teraz powiedziałem. To już jest czysta prawda. Szczerze zastanawiało mnie to, co teraz tam przeleciało, ale z jednej strony mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz. Co to było to coś? Znaczy, w ogóle widzieliście, jak ja ten? Te... jakby wam to powiedzieć, te bomby zniszczyłem? No, zniszczyłem je w sposób fajny, taki 2 na raz od razu. 2 na 10. Ten odcinek będzie trwał 19 minut. Dobra, pomidor, skup się. Staraj się pokazywać radość, a nie staraj się pokazywać to, że nagrywasz tę serię na przymuszenie, co wcale nie jest prawdą. Nie pokazuj tego, że... nie pokazuj widzom tego, że płaczesz na Let's Play'a, bo wtedy pomyślą, że naprawdę nagrywasz to na wymuszenie, a tak nie jest. Staraj się zwracać pozytywne rzeczy na temat tej gry. Staraj się być w jakiś tam sposób mądry, a nie głupi, jak jesteś na co dzień. Bo to, że jesteś głupi, to wszyscy wiemy już od momentu założenia twojego kanału, że to była największa, najgłupsza decyzja w twoim życiu. Ale nie spierdol teraz tego. Dziękuję. Okej. Więc poziom sam w sobie jest, tak jak już wspominałem, nudny. Aczkolwiek ma parę pozytywnych aspektów. Na przykład to, że tutaj się pojawiają też przeciwnicy z Raymana 3 w końcu, nareszcie. Nie tylko pieprzeni robopiraci, którzy już naprawdę mnie denerwują i nudzą. No ale jak widzicie, tutaj bez problemu zniszczyłem jedną, jedyną klatkę w tej sekcji tego poziomu. To są bomby z kolcami. Szczerze wam powiem, nie pamiętam, żeby coś takiego było w Raymanie 2. Prędzej bym powiedział, że to jest coś z Raymana 3, aczkolwiek dochodząc do wniosku, wydaje mi się, że jednak może takie coś istniało w Raymanie 2. Aczkolwiek tego już się nie dowiemy, ponieważ Pomidor nie pamięta Raymana 2. Znaczy pamięta jako grę, ale nie pamięta takiego czegoś, żeby coś takiego było w Raymanie 2. To tyle ode mnie, pozdrawiam. No i mamy kolejną sekcję, że tak powiem, skończoną. Okej, tutaj mamy 12 tingsów do zebrania oraz jedną klatkę. Ja wiem, że dosyć dużo teraz może w większości z was uaktywnicie tryb wścieklizny, tak zwana piana spyska, że ja mówię na to tingsy, a to są lumy. To nie są lumy dla mnie, to są tingsy, ponieważ po pierwsze lumy mają te skrzydełka jeszcze i się nie świecą w taki sposób, jak to robią te oto obiekty. A jako, że pamiętamy, że takie coś było w Raymanie 1, to śmiem twierdzić, że są to stingsy niż lumy. Ale to taki szczegół. A, zapomniałem wam powiedzieć odnośnie ścieżki dźwiękowej. A więc tak, ścieżka dźwiękowa jest praktycznie 100% zerżnięta z Raymana 2. Nie ma żadnej oryginalnej muzyki, która byłaby... znaczy nie, jest jedna oryginalna i to jest w przedostatnim poziomie, gdzie ściga nas pająk. Bo spoiler, będą tu pająki, które może w Raymanie 2 nie wyglądały przerażająco, ale w tej grze, o, wy jeszcze tych pająków nie widzieliście. Osoby, co mają arachnofobię, wydaje mi się, że mogłyby nie spać po nocach. I mi tutaj nie chodzi o to, że będę tutaj wymieniał osoby, które mają arachnofobię, tylko mówię ogólnie.
więc wiem, że za to zdanie mogę dostać niesamowitego kopniaka w dupę, ale wolałem to powiedzieć. Mamy 11 żyć i to 11 życie było pod koniec poziomu. I mamy... Wow! Kolejne spotkanie z Lee. Więc co tym razem Lee dał nam za moc? Uwaga! Teraz czas na zdziwienie. Za 3, 2, 1. Uwaga! Zostaliśmy porażeni prądem mocy. O nie! Ten niebieski Tinks oznaczał to, że będziemy mogli sobie mieć nieskończony helikopterek. No ja nie mogę! I to był poziom River of Fire, czyli rzeka lawy. Znaczy, rzeka ognia, przepraszam. No nie mogę! To jest oryginalna moc! Ona przecież nie pojawiła się w Raymanie 1 wcale. Tutaj następny poziom to jest The Underlands. I tutaj była chwila... edyt był, ponieważ... ja myślałem, szukałem tam jeszcze innych poziomów, ale nie znalazłem. I potem zobaczyłem sobie, hej, The Underlands to jest jedyny poziom dostępny. I wiecie... wiecie... Spokojnie, Pomidor. Spokojnie. Nie musisz tak mówić chaotycznie. Wiecie, że ten poziom to jest zgapienie poziomu pod świątynią skały i lawy? Ponieważ muzyka jest taka sama, to raz. I dwa, to jest taka sama sekcja, co było pod świątynią skały i lawy. No normalnie, kurde. No ja pierdzielę. Przecież ja się tego nie spodziewałem. Oż ty w mordę, ta gra jest oryginalna. Wcale nie odgapiona od Raymana 2, ani jedynki. No co wy, kurde, z choinki się urwaliście? Ta gra jest oryginalna. Ale tak, co mówiłem poprzednim razem. Ściana to jest ta sama ściana, co była w Raymanie 2, czyli pod świątynią skały lawy. Lawa, jak widzicie tam na dole, to jest po prostu ta brudna lawa z Raymana 2, tylko że po prostu jest zrobiona jako bardziej taki screen. Aczkolwiek, co nie oznacza to, że jeżeli tam nie wlecicie, to się nie utopicie, ani nie spalicie, ponieważ tak będzie. I oto te zombie kurczaki, które również powróciły w tej części. Naprawdę ja jestem załamany, ludzie, jestem załamany. Dobra, nie będę... Obiecałem, że już nie będę narzekał na tą grę, więc będę się tego trzymał. Kontynuujmy dalej z odcinkiem. A więc tak. Mamy teraz 14 tinksów oraz za chwilę będziemy... Spotka nas niespodziewana walka z niespodziewanym piratem, który szczerze moim zdaniem... To jest chyba nawiązanie do Raymana 3. Wow, pierwsze nawiązanie do Raymana 3. Naprawdę? A wiecie co to jest? Tutaj będziemy walczyć z piratem, który będzie posiadał moc, co mieliśmy w Raymanie 3. Pamiętacie tą puszkę niebieską, która pozwoliła nam łapać się za te żelazne kółka? No to właśnie pirat będzie posiadał taką szczękę, która łapała się tej żelaznych kółek. I wow! Wiecie ile ta szczęka zabiera wam HP? No, kurde, dwie kropki. Dwa paski, dwie kropki. No normalnie, kurde, no jestem zdziwiony, że ten robopirat jest po prostu taki silny. Jest to ekskluzywny pirat tylko do tej gry. Ponieważ jak pamiętacie, nic takiego nie miało miejsca w Raymanie 2. A już na pewno w Raymanie Revolution takiego czegoś nie było. Ale tutaj na proszę, Ubisoft postanowił się nie pierdzielić w tańcu i postanowili coś takiego wymyśleć. No Ubisoft, powiem wam, że zrobiliście kawał dobrej roboty. Kawał tak dobrej roboty, że ja mam niesmak do tej gry. A wcześniej było zupełnie inaczej. Ponieważ rok temu, kiedy rzekomo pojawił się pierwszy odcinek Zagrajmy na ludzie z tej gry, jeszcze tej gry tak do końca nie znałem, ponieważ jak byłem mały, to tam niby grałem w tą grę, ale całej nie przeszedłem. I nie pamiętam też dosyć dużą część tej gry. I tak sobie grałem, mówię sobie, kurde, ta gra jest zarąbista. Teraz wam powiem prawdę, dlaczego ten Let's Play nigdy na luzie się nie skończył. Znaczy, dlaczego w ogóle on się został skasowany. Drugi odcinek to był historyczny odcinek tego kanału, czyli to była moja pierwsza rozmowa z Pixelem na Skype, jak i pierwszy raz, kiedy nagrywaliśmy, ponieważ tak postanowiliśmy zrobić. Że już wiecie, taka pierwsza rozmowa i pierwsze nagranie. Szczerze powiedziawszy, tam za dużo nie mówiliśmy. Jedyne co pamiętam to to, że gadaliśmy odnośnie Sonika 06, jaka ta gra jest zarąbista moim zdaniem i jego zdaniem, bo jeszcze jesteśmy chyba jedynymi z Polaków, którzy nie mają nic do Sonika 06. I proszę bardzo o to, te lumy. Na razie jest ich mało, ale pod koniec zobaczycie, znaczy może nie pod koniec tego poziomu, aczkolwiek pewnie też to się pojawi.
ale pod koniec gry będzie ich od zarąbania. Wracając do tematu. I oto ten pirat. Znaczy nie, to nie ten pirat. Przepraszam, to jest zwykły pirat, który sobie strzela od tak. Ale ten pirat jeszcze zdążę wam go pokazać. Więc, pierwszy odcinek to był po prostu taki zachęcający Piksela do nagrania ze mną, że tak powiem, tego odcinka. I pamiętam, jak Piksel mnie poprawiał odnośnie tytułu tej gry, bo ja myślałem, że ta gra się nazywa właśnie Rayman 3 Hoodlum's Revenge, który szczerze dałbym taki prawdziwy tytuł, ale Piksel mnie nakierował, że Hoodlum's Revenge to jest osobna gra z serii, więc Pomidor, ty się nie znasz, Pomidor, idź do piekła. No. Więc tak było. Potem, no, nagraliśmy ten odcinek i ja nie mogłem się doczekać, kiedy razem z Pikselem, właściwie ja chciałem z Pikselem już skończyć ten let's play. I świat drugi, który żeśmy robili, czyli tam, gdzie walczyliśmy z Janą, czyli poprzednim razem, wydawało mi się, że to był świat ostatni. No, póki się nie dowiedziałem, że ta gra ma jeszcze dwa te światy, czyli ten i następny. Tak sobie powiedziałem, ja pierdzielę. I co się potem okazało? W skrócie, Jano mnie tak znudził, bo chciałem właśnie to kontynuować, ale potem powiedziałem, nie ma to sensu, walić to, kasujemy. Więc tak. No i jakby wam to powiedzieć. Skasowałem to i szczerze ja wam powiem, nie żałuję tego. Znaczy, po części żałuję, że nowi widzowie nie mogli zobaczyć, jak to było za pierwszym razem, ale myślę, że jak wam o tym teraz powiem, to nie będziecie chyba na mnie źli aż tak bardzo, chociaż pewnie złość i tak rage pojawi się na mnie, coś czuję, ale mówię, że praktycznie ta gra jest strasznie nudna. Ale wiem, że miałem nie mówić źle, ale no niestety ja staram się mówić dużo dobrych rzeczy nawet na temat tej gry. Staram się. I wiem, że to powiecie teraz, haha, pomidorowy hipokryta, bo mówisz dużo złych rzeczy. Ale staram się też wyciągnąć te dobre rzeczy na temat tej gry. Ale to w nadzwyczajnym się w większości rzeczy nie da zrobić, ponieważ ta gra po prostu jest nudna. No ale dobra. Gdybym powtórzył ten sam błąd, co w Need for Speedzie, gdzie mówiłem w większości odcinków, że nie mam co mówić, to mógłbym to tu i teraz też powiedzieć, że nie, a nie mam co mówić na temat tej gry, bo ta gra po prostu jest i wiadomo jaka, już wyznacie moje wypowiedzi. No ale staram się jednak coś tutaj powiedzieć na temat tej gry. Wiem, że nie komentuję walki, ale walkę widzicie na ekranie, że nie jest nie wiadomo jak, kurde, innowacyjna. To jest taka sama walka, jak walczyliśmy z robopiratami w Raymanie 2. Nic szczególnego, moim zdaniem. I oto znowu Caterpillary, które teraz, jak widzicie, mnie bardzo sprowokowały. Ponieważ ja nie lubię Caterpillarów w tej grze, ponieważ oni się tak na ciebie rzucają, że to jest po prostu... I tutaj zapomniałem odblokować przycisku, który mi odblokuje dalszą bramę, dzięki czemu będę mógł skończyć ten poziom. Ale oczywiście ja zapomniałem, bo ja jestem debilem. Chcę się nie przyzwyczaić do tego, że ja się dosyć często obrażam samego siebie w let's playach, no to radzę wam się przyzwyczaić, ponieważ to jest akurat norma. Ja już tak w większości razy mówiłem na siebie, że jestem głąbem. No dobra, może nie na początku mojej kariery youtubera, ponieważ prawdę powiedziawszy nie miałem wtedy jaj, żeby wyzywać się. A obiecałem, że ja nie będę przeklinał. Przepraszam was najmocniej za wulgaryzmy. Ale naprawdę, jak ja sobie przypomnę, ile ja teraz godzin straciłem nagrywając tą grę i zanim powiecie, hej, pomiń tą grę. Nie mogę pominąć tej gry, ponieważ ja robię maraton Raymana kanonicznie. A jako, że ta gra, jeżeli chodzi o timeline Raymana, dzieli się na to, że ta gra jest liczona albo pomiędzy dwójką a trójką, albo kontynuacja trójki, bo to już jest wedle własnego uznania, no to wiecie. A ja się bardziej też kieruję tym, jak Piksel nagrywał, bo Piksel tak nagrywał, to ja też postanowiłem. A potem będzie Hoodlum's Revenge. Zobaczymy, czy Hoodlum's Revenge będzie miał takie samo zdanie, jakie mam takie samo zdanie na temat tej otóż produkcji, jaką jest Rayman 3 na Game Boya. Okej, skończyliśmy poziom. Jest cacy, jest bardzo fajnie. Skończyliśmy The Underlands, więc spoko, mamy już 506 lum... Tingsów na 20, na 999 oraz 26 klatek na 50. Więc teraz, w tym oto momencie, uwaga, zaraz kolejny poziom robimy. To jest tutaj Balder Brink. No, dobrze powiedziałem.
tutaj znowu była pauza, ponieważ nieważne co wtedy robiłem, ale w każdym razie musiałem coś zrobić. I uwaga, Balder Brink to jest zżynka właśnie tego naszego bardzo ulubionego poziomu z Raymana dwójki, czyli urwisko. Dokładnie, urwisko jest zgapione z tej oto gry. Dokładnie tak. Okej, jestem z powrotem, przepraszam, ale miałem po prostu tutaj pewne wejście smoka. Wracając do tematu. Ten poziom jest talką tego poziomu, co robiliśmy już, czyli urwiska. Taka sama muzyka, podobny design, bo nie ukrywajmy. Spadające platformy podczas naszego chodu, no to coś musi oznaczać. Czyli Rayman 2 urwisko. Oj, ja naprawdę, ja jestem załamany. Jestem załamany trochę. Zanim mi powiecie, hej, ale to było dla fanów zrobione, bo przecież ta gra była w 10. rocznicy Raymana, czyli w teoretyce to jest specjalnie dla fanów zrobione. Pomidor, ty nie masz prawa wypowiadać się. Mam prawo wypowiadać się, mam prawo wyrazić swoją opinię. Jeżeli dla mnie gra jest taka sobie, bo nie jest w pewien sposób oryginalna, tylko stara się przypomnieć nam to, co już robiłem, czyli Raymana 2, to śmiem twierdzić, że Ubisoft mogło się lepiej postarać i wymyślić coś bardziej oryginalnego. Coś takiego, co bardziej sprawiłoby to, że ja bym z chęcią do tej gry wracał. Ale jako, że Ubisoft postanowiło być kupą i zrobić coś takiego, to śmiem twierdzić, że ten poziom, jak i ta gra, jest średnia. Nie jest krapem, bo ona się nie nadaje na krapa. To już wam mówię, to jeżeli ja coś mówię, że nie nadaje się na krapa, to jest coś gorszego. Ale nie jest krap. Spokojnie. Ta gra jeszcze utrzymuje swój poziom, bo są gorsze gry od tej gry. Jak na przykład, mój wymarzony chłopak 2, Babzi 3D. Co tam jest jeszcze takiego najgorszego? Wolszajze? Wilczy szaniec tak zwany chyba? Co tam jeszcze może być takiego najgorszego, co mi się nie podoba? No parę innych gierek, parę takich FPS-ów, które są krapami. Tak wiadomo, kogo oglądam, czyli Energika albo Bartka GM, ponieważ oni oboje robią świetną robotę. No i cóż, mamy 13 żyć. 13 to jest pechowa liczba. Czyżbym miał pechową liczbę, to oznaczałoby to, że będę failował? Przekonamy się. Spoiler, tak nie będzie. I te rakiety to jest dosłowna kalka tego, co widzieliśmy w Raymanie 2, czyli tak zwane rakiety, które leciały na ciebie, kiedy uciekałeś przed pociskami brzytwobrodego i statkiem brzytwobrodego, który atakował ciebie. Tutaj nie jestem w stanie wam powiedzieć, co jest takiego, że platformy same z siebie spadają. Nie wiem, co one postanowiły sobie powiedzieć, hej, nie będę tutaj tak długo stał, spadnę sobie, ponieważ utrudnię Raymanowi przejście tego poziomu. Bardzo śmieszne platformy, jeżeli tak sobie właśnie pomyślałaś. Ten robopirat szczerze został postawiony tylko na siłę, żeby utrudnić nam dostanie się tutaj. Naprawdę, Ubisoft starało się zrobić coś a la Rayman 1, ale daleko im do tego, żeby powtórzyć to, co zrobili w Rayman 1. Bo ja mam teorię taką, że ta gra też nie była testowana pod względem swojego poziomu trudności. Chociaż Rayman 1, powiem wam szczerze, że to już staje się coraz łatwiejszy, przynajmniej dla mnie. Ponieważ jak wiecie, kiedy grasz w najtrudniejszą grę więcej razy niż raz, to potem staje się ona coraz łatwiejsza, a twój skill wzrasta. Tutaj niestety tak nigdy nie będzie, bo dla mnie Rayman 3 jest tak nużący, że aż mi się nie chce do niego wracać. Naprawdę, to jest ostatni raz, kiedy chyba komentuję tę grę. Nie liczcie na to, że zrobię V2 tej gry. Nie będzie takiej opcji. Nie ma takiej opcji nawet. Nawet nie zrobię tej gry na 100%. Nigdy. Ona się już nawet na livestreamach nie pojawi. Ale cóż, to jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Mam nadzieję, że jestem informatywny. Mam nadzieję, że Let's Play wam się podoba. Jeżeli jesteś pierwszy na tym oto kanale, w sensie nowym, widzem, i jeszcze nie widzieliście moich poprzednich Let's Play, to zapraszam, żebyś mógł się z nimi zaznajomić. Jeżeli ci się podoba mój styl w jakiś tam sposób, to możesz zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco z innymi materiałami. Oraz jeżeli spodobał ci się ten odcinek, to zachęcam do zalajkowania go. Oczywiście nie przymuszam. Tutaj był pomidor.pl, dziękuję za oglądanie, na razie, cześć, pa pa!